Agnieszka, jak oceniasz smak Martini Bitter? Bardzo letnio i jesiennie, tak bym powiedziała, dlatego że ma taki czerwony kolor, trochę jak jesień, a smak ma trochę dla mnie jak z lata, więc to jest fajny miks. Jeszcze trochę słońca, ale już dużo kolorów, jakby tak bardziej głęboko. Ciężko opisać smak, jak się nie próbuje, ale myślę, że to jest fajny drink na jesienne wieczory. Uwielbiam. Dla mnie, ja bardzo lubię takie gorzko, wytrawne smaki, więc cieszę się, że teraz mamy taki fajny mikser, który właśnie przełamie ten słodycz w niektórych drinkach. Jeśli myślisz o okolicznościach picia drinka z Martini Bitter, to co ci się pojawia w głowie, przed oczami? Włochy, plaża, fajna imprezka właśnie z taką muzyką, wspaniali ludzie, uśmiechnięci. No więc jest słodko-gorzki, jesienny. Myślę, że idealny na tę porę roku. Dla mnie ten smak kojarzy mi się z takimi dawnymi czasami. Wiesz, jak kiedyś takie dawne Włochy, jakiś taki taras, taka piękna rezydencja, siedzisz na tarasie i on ma taki dla mnie bardzo fajny retro smak, ale taki retro z klasą, nie taki starodawny, tylko taki retro przypominające o fajnych sytuacjach. Bardzo ważny smaczek, który odkryłem w tym trunku. Jest lekko gorzkawy, lekka goryczka. Są to moje smaki. Lubię takie cierpkie, na lodzie podane drineczki. Co mogę powiedzieć jeszcze ważnego na ten temat, na temat tego drinka, że jest to składnik drinka Martini Negroni. Składa się on z trzech składników. To już też wiem, bo przez naszą całą podróż po Włoszech, podróżując szlakami Martini, również się napotkałem na tego drinka, także ta prezentacja nie jest jakoś szczególnie dla mnie zaskakująca, już się spotkałem z tym trunkiem. Cieszę się, że będzie on dostępny na co dzień już w naszym kraju. Wracając do Martini Negroni, mamy tam tak, właśnie wspomniany nasz Martini Bitter, mamy tam Bombay i mamy Martini Rubino. Który z tych trzech składników składa się ten cudowny drink? Spotkałem, spróbowałem. Powiem szczerze, należy uważać ilością, bo to są trzy alkohole w jednym. No ale rzeczywiście ten smak i ta gorycz i ta gorzkość tego dzisiejszego naszego trunku no daje temu wszystkiemu smak, daje temu fajną taką nutkę, gdzie można się tym delektować. Myślę, że to jest dokładnie ten smak na długie zimowe wieczory przy kominku i skórze niedźwiedzia przed kominkiem. Albo długie zimowe wieczory przy YouTubie na przykład. I śmiesznych kotach, przy psie. Co, kto jaką ma tak naprawdę pociechę? Ja uwielbiam martini od lat i piję namiętnie, szczególnie uwielbiam białe martini, więc to Rizzo Speciale też jest całkiem dobre. Ale jesteś już uzależniony od martini, można tak powiedzieć? Wiesz co, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale tak, ale bardzo lubię. Radek, do czego porównałbyś smak martini Bitter Rizzo Speciale? Wiesz to, do czegoś wyjątkowo wytrawnego, do czegoś wyjątkowo luksusowego i do czegoś kompletnie nowego, bo dzisiaj mam premierę tego alkoholu, więc ja już nie mogę się doczekać i czekam z cierpliwością, aż będę mógł wypić super drinka opartego na bazie Bittera. Jessica, jak oceniasz smak Bittera? Sądzę, że jest fantastyczny. Teraz mamy jesień, więc jest idealny na takie jesienne, chłodne wieczory. No po prostu trzeba go spróbować, nie da się tego opisać.